czary z gitary. Witajcie kochani w kolejnym odcinku Czarów z gitary. Ósmy odcinek uderzenia gitarowe. Dzisiaj powrócimy sobie do uderzeń na 3. Całkiem niedawno, albo już dawno, w odcinku trzecim pokazywałem spokojne uderzenie na 3. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Takie proste uderzenie, które można sobie zastosować, na przykład grając Nothing Else Matters, ale czasem trzeba na 3 zagrać gęściej, jak to my muzycy mówimy, czyli zagrać po prostu trochę szybciej. Posłuchajcie, jakich 2 uderzeń na 3 chcę Was nauczyć dzisiaj. Zauważyliście różnicę? To są 2 uderzenia, gdzie gramy sobie raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. A więc zachowujemy ten puls na 3, ale o wiele szybciej niż było. Jakie piosenki mogą być grane, albo jakie melodie, to Wam powiem troszeczkę później, a teraz przystąpmy do dzieła. Fajne w tym uderzeniu jest to, że nie wykonujemy tu żadnych czarów pod tytułem jakieś nowe techniki, nic z tych rzeczy. Moi drodzy, wszystko co ja wykorzystuję w prawej ręce, to jest najzwyklejsze na świecie. Czyli zwykłe uderzenie down, up, down, up, up. Tak naprawdę pierwsze uderzenie dokładnie tak wygląda. Zobacz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Oczywiście przypominam o bardzo ważnej zasadzie, o której już mówiłem. Kiedy uderzamy down, up i nagle mamy pauzę, to nie zostawiamy ręki w miejscu, tylko podczas tej pauzy ręka wykonuje tak zwany przeze mnie ruch jałowy, czyli ruch w przeciwnym kierunku do poprzedniego, ale bez uderzenia w strunę. I tutaj mamy dokładnie coś takiego. Musimy to zrobić w ten sposób. Down, up. Tak? Ten czyk to jest właśnie ruch jałowy, czyli mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Zwróć uwagę i przypominam kolejną bardzo ważną zasadę, taki gitarowy lifehack. Kiedy uderzamy w dół, uderzamy palcami. Ja to robię tymi dwoma palcami. Kiedy uderzam w górę, czyli uderzenie up, zawsze albo inaczej w 99% przypadków jest ono wykonywane kciukiem. Więc jeszcze raz. Down. Up, down, up, pauza, up. I down, up, down, up, up. Raz, dwa, trzy, raz, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, trzy. Jeszcze jedna rzecz, przypominam, że wykonując uderzenia down, up, wykorzystujemy obrót własnej dłoni, tak jak to widzisz, a nie machanie przed ramieniem. Powtarzam Wam to 100 razy, a Wy ciągle machacie tą ręką nie wiadomo po co. To uderzenie w rezultacie musi wyjść tak, a więc troszkę szybciej. Jest to bardzo łatwe, kiedy wykorzystujesz ten ruch, a bardzo trudne, kiedy wykorzystujesz ten. Chłopie, przecież to zamachać się idzie na śmierć. Więc nie rób tego. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, wracaj do pierwszego odcinka Czarów z gitary. Pierwsze uderzenia, pierwsze bicia gitarowe. Tam jest to wszystko dokładnie wyjaśnione. Ale dobra, wracamy do uderzenia, bo myślę, że kiedy tutaj jesteś, to znaczy, że już początki za tobą. Jeszcze raz podkreślam, to pierwsze uderzenie na 3. Raz, dwa, trzy. Raz, trzy. Ja gram do tego, żeby było łatwo, gram E-dur i akord A-dur z spuszczonym cis, czyli tak zwany A-sus, w związku z powyższym. No H-dur sobie dodałem, ale zobacz jak fajnie zabrzmi to nam na 3.
Jak chcesz ułożyć baladę na 3, śmiało możesz sięgnąć na przykład po to uderzenie albo po to drugie. Drugie jest również ułożone w ten sposób, że jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ale troszeczkę mocniej akcentujemy w nim właśnie raz, czyli jest raz, nie, na strumionych strunach, spokojnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Czyli zwróć uwagę, jest raz, potem są dwa ruchy jałowe na dwa i na trzy i następna trójka jest grana cała. Raz, dwa, trzy. Gdyby chcieć to zrobić na sześć, to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I koniec, i od nowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cały czas góra, dół. Zwróćcie uwagę, że po pierwszym uderzeniu są dwa uderzenia jałowe, to znaczy uderzenia, ruchy jałowe, tak? I jest ruch w górę bez uderzenia, w dół bez uderzenia i dlatego ostatnia trójka zaczyna się kciukiem w górę. Raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy, raz. I kiedy zrobimy to z akcentem, z akordami, wyjdzie nam tak. Troszkę szybciej. Uwagę, co czasem udaje mi się dołożyć. Czasem przy przejściu na następny akord dodaję po prostu uderzenie, które jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Najprostsze z możliwych. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jakby takie przejście między taktami. Czyli gram sobie raz. Tutaj normalnie i nagle raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Uderzenie, jeden takt. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słyszycie, jak to fajnie brzmi? Na przykład, teraz posłuchajcie, na tych dwóch chwytach, w jaki sposób mogą zabrzmieć te dwa uderzenia uderzone jedno po drugie. Ja to zagrałem na samym początku, ale teraz gramy, do czego mamy zmierzać. Może zrobię tak, żeby było Wam łatwiej zauważyć, to umówmy się, że najpierw na E-dur i na tym A-durze zagram pierwsze uderzenie, a jak wejdę na drugim, to zagram Fis-moll i H-dur i wtedy zmienię uderzenie. Posłuchajcie, jak to może zabrzmieć. Pierwsze było tak. Jeszcze raz. Teraz posłuchajcie, nie chciałbym tutaj wkraczać, które jest ładniejsze, które jest brzydsze, to jest Wasza sprawa, możecie się nauczyć obydwu. Do tego pierwszego na pewno bardziej pasuje, jak ktoś by chciał zagrać na przykład Felicita, Felicita. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie? To jest właśnie na trzy uderzenie. Natomiast to drugie pasuje, mi osobiście pasuje ono do takich piosenek, które są bardziej akcentowane na raz. Ja sobie nawet ułożyłem taki jeden swój własny utwór do tego. Do
jakiejś spokojnej ballady akcentowanej na raz. Bardzo fajnie to brzmi. Nie przychodzi mi w tej chwili tutaj nagle na myśl jakaś piosenka, ale na pewno istnieje taka, która troszeczkę szybciej jest wykonywana niż to. A więc moi drodzy, do dzieła. Mamy dwa uderzenia na trzy, które możemy zagrać przemiennie. Przypominam, że jeszcze przy przejściach można grać raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Po prostu wszystkie sześć uderzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wtedy masz wrót. W ten sposób można to zagrać i do tego Was zachęcam. Ćwiczcie najpierw powoli, ćwiczcie najpierw jedno uderzenie, ćwiczcie najpierw na stłumionych strunach, niech to będzie spokojnie, jeszcze wolniej jak potrzebujesz, dużo razy powtarzaj, nie skupiaj się na początku na lewej ręce, nie myśl o akordach, skup się na uderzeniach, jeśli na stłumionych strunach Ci to wyjdzie, i ręka zacznie to wykonywać jakby sama, bezwiednie, dopiero wtedy dodaj sobie dwa proste akordy, to nie muszą być te, jakie lubisz, dwa akordy, żebyś ćwiczył zmianę chwytu i żebyś wiedział, gdzie ten chwyt powinien być zmieniony. Ćwicz i życzę owocnego grania na trzy. Kłaniam się, pan od gitary.